weekend, proszę Państwa. To jest ta bardzo dobra informacja. Możemy już chyba oficjalnie także na naszej antenie zainaugurować wolny czas. Piękne, majowe, piątkowe popołudnie. Michał Dobrołowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejne wydanie programu Na Zdrowie, pojawiającego się na naszej antenie w każdy piątek między 16.30 a 17.00. Wszystko to, co ważne, to, co ciekawe, ważne i przydatne dla naszego zdrowia, dla naszego dobrego samopoczucia właśnie w tym miejscu, właśnie na naszej antenie. Oczywiście zapraszamy Państwa do współtworzenia tego programu. Adres dieta@rodin.tv.pl jest jak zwykle absolutnie do Państwa dyspozycji. Zapraszam, dieta@rodin.tv.pl. Dziś u nas między innymi o owocach i warzywach. Przyznam się Państwu, że dziś jadąc tutaj do studia kupiłem kilogram truskawek. Na razie drogie, 10 zł za kilogram. O tym dlaczego i w jakiej ilości warto jeść warzywa, owoce i pić soki. O tym też będzie, ale to niedługo. Wcześniej jednak powiemy o pewnej chorobie i to nieprzypadkowo w związku z niezwykłą akcją, która odbędzie się już jutro w Warszawie. Akcja polegająca na wbieganiu, wchodzeniu na szczyt pewnego bardzo znanego budynku. O co dokładnie chodzi, o tym powiemy już za moment. Ja już teraz w naszym studiu witam gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Bartosiewicz. Prosto z Gdyni, można powiedzieć, przyjechała do naszego studia. Ten weekend spędzi w Warszawie. Dlaczego i w jakim miejscu, dokładnie o tym powiemy za kilka chwil. Pani Agnieszka należy do Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych. Z nadciśnieniem, no właśnie, chorych na nadciśnienie płucne, podkreślmy, i ich przyjaciół, tak nazywa się to stowarzyszenie. Nadciśnienie płucne, podkreślmy, nie nadciśnienie tętnicze. Ja przed wejściem do studia głośno sobie powtarzałem, bo jak słyszy się hasło nadciśnienie, to od razu chciałoby się dodać tętnicze, a tu nie, tu mówimy o zupełnie innej chorobie, o chorobie rzadkiej, klasyfikowanej właśnie jako choroba rzadka, czyli o nadciśnieniu płucnym. Co to za choroba, proszę powiedzieć? To jest może bardzo ogólne pytanie, ale Pani wie bardzo wiele jako osoba chora i działająca w tym środowisku. Nadciśnienie płucne jest to bardzo ciężka i rzadka choroba, często również śmiertelna. Tak ogólnie rzecz ujmując, charakteryzuje się ona dużym ciśnieniem w krążeniu płucnym. Jest to choroba, która wpływa zarówno na nasze płuca, jak również na nasze serce, czyli w dwojaki sposób jakby niszczy nasz organizm. Jest ona również bardzo ciężko do zdiagnozowania, ponieważ jej objawy są niespecyficzne i często podobne przy innych różnych chorobach, dlatego często stawiane są błędne diagnozy i chory, który ma taką chorobę, często diagnozowany jest przez 2 czy nawet 3 lata. Kiedy u Pani w jaki sposób zdiagnozowano właśnie tę chorobę, nadciśnienie płucne? U mnie zdiagnozowano tą chorobę w 2005 roku. Ja przez pewien czas, można tak powiedzieć pół roku, rok czasu, z osoby, która była bardzo aktywną osobą, no stałam się w sumie w pewien sposób brakiem człowieka, bo zmęczenie, które mnie ogarniało, po prostu wpływało strasznie na moje życie. Zmęczenie przy takich najprostszych codziennych czynnościach. Przy najprostszych, bo to nie jest takie zwykłe męczenie, jak często ludzie mówią, że są zmęczeni, ale właśnie to męczenie było przy właśnie prostych, tak jak Pan mówi, czynnościach. Wejście na pierwsze piętro graniczyło z cudem. Zdradzę zakulisowo, że spotkaliśmy się parę chwil temu z Panią Agnieszką i Pani Agnieszka powiedziała, jak to dobrze, że u Państwa w budynku jest winda. My jesteśmy na 5. piętrze w tym momencie. Gdyby nie ta winda, to byłby problem, prawda? No chyba pewnie bym poprosiła, żeby ktoś mnie wniósł, bo my chorzy raczej unikamy schodów. No bo wiąże się to z dużym wysiłkiem i bardziej wolimy windy. W tym momencie mam wrażenie taki olbrzymi dyskurs, takie wielkie zachęcanie do aktywności fizycznej. Cała Polska biega, maratony, półmaratony, biegi na 10 km. Mówi się, że właściwie w dobrym stylu jest teraz biegać, a ten, kto nie biega, to ten jest dziwny. Już biegacze nie dziwią, a Państwo, osoby chore, musicie się jakoś odnaleźć w tym świecie. Państwo nie możecie, Państwo po prostu jesteście chorzy i macie jakąś barierę. Jak to wygląda z Państwa perspektywy? Bo też jakiś sport pewnie wchodzi w grę, czy w ogóle żadnego sportu? My jako chorzy, w sumie zawsze na wypisie nawet mamy ze szpitala, że ograniczenie aktywności fizycznej. Wiadomo, że są chorzy w różnych stadiach choroby z różnym nasileniem. Ja byłam w bardzo poważnym stanie, jednak przy doborze odpowiedniego leczenia, to później bym chciała bardzo mocno podkreślić, można
jakoś wrócić do prawie, chciałabym podkreślić prawie normalnego życia, bo to nie jest normalne życie, bo mimo, że ja nie wyglądam na osobę chorą, choroba siedzi w środku, ja dalej się męczę, ale ja po prostu tego nie mówię, staram się robić wszystko wolniej i no uprawiam jakieś, no może nie uprawiam sporty, bo to jest za dużo powiedziane, ale no jeżdżę na rowerze. Ostatnio no dostałam rower z elektryczny, więc on mi trochę pomaga. Staram się ruszać na tyle, na ile no pozwala mi choroba. Ja po prostu no choruję już od 8 lat i wiem, co mogę, czego nie mogę. Kiedy moje serce po prostu mówi już nie, no to ja po prostu sobie daję spokój, no bo wiem, że to może mnie jakoś no, wpłynąć źle na mnie, ale wiem, że na forach, na naszym forum, na naszej stronie internetowej piszą osoby chore, że są zachęcane do rehabilitacji takiej specjalnej i mają wytyczone jakieś ćwiczenia, które mogą robić, żeby jednak mimo choroby chociaż trochę się ruszać, chociaż trochę. Ja słyszę o tych wszystkich problemach i Państwo być może mają podobne wrażenie, bo przecież przede mną, przed Państwem jest w tej chwili piękna kobieta, piękna, atrakcyjna blondynka, pełna energii. Za chwilę też powiemy o akcji, w jaką jest Pani zaangażowana. Mimo choroby to wszystko udaje się robić. To wszystko, chociażby przyjeżdżanie na wywiad. To, co dzisiaj Pani robi. Dzisiaj, z tego co jest Pani absolutnie oblegana przez dziennikarzy i przez różne media, to też wymaga aktywności fizycznej, nie tylko psychicznej. A no, jednak się udaje. No i ja uważam, że to... ja wiem, że może teraz tylko powiem, może nie górnolotnie, ale... jak już się ma jakąś chorobę, ja nie mówię tylko o mojej chorobie, a także o innych, jak już choruje się na chorobę przewlekłą, która w sumie no, pewnie będzie ze mną do końca życia, chyba że wynajdą lek na nią, to wie. No nie można usiąść i się załamać. Ja uważam, że trzeba mieć takie podejście pozytywne i może to mnie w jakiś sposób jeszcze ratuje. Pani Agnieszko, życzymy tego pozytywnego nastawienia jak najwięcej, ale chcę też powiedzieć o akcji, którą Państwo szykujecie już jutro, w sobotę, w Warszawie, w samym centrum, w samym sercu Warszawy, bo w Pałacu Kultury i Nauki. Tam właśnie akcja, która też pokaże, że nie tylko o tym można mówić, że nie tylko można przekonywać i zachęcać do tego, żeby właśnie nie poddawać się, żeby być aktywnym, ale Państwo chcą pokazać, że to naprawdę można zrobić w bardzo widowiskowy sposób. Mówiliśmy kilka chwil temu o windzie. Pewnie większość z nas, gdy jest w Pałacu Kultury i chce gdzieś tam wysoko na 30 piętro wjechać, to korzysta właśnie z windy, ale jutro nie, winda będzie nieczynna. Jutro trzeba będzie tę trasę pokonać schodami. O co chodzi? W jaki sposób i dlaczego Przemysław Saleta? Tak jest, to właśnie on będzie jutro w roli głównej. Tak, to on nie chorzy, bo chorzy nie będą wchodzić, tylko no, pan Przemysław Saleta. W ogóle akcję organizujemy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Nadciśnienia Płucnego, który był 5 maja. My przesunęliśmy trochę akcję na 11 maja i udało nam się zaangażować pana Przemysława Saletę, który no, pokona dla nas, dla chorych, teraz nie wiem, 30 pięter schodów, nie pamiętam, 700 chyba ponad, specjalnie dla nas, zrobi to dla nas, dla chorych i no, chcę jakby pokazać, że sportowcy, czy w ogóle osoby, które uprawiają sport, no męczą się, ale męczą się uprawiając sport tak porządnie. My niestety, niektórzy chorzy, męczą się tak codziennie, żeby pokazać to, że jakie to jest straszne uczucie, że być tak przewlekle stale zmęczonym. Jak się biegnie, pani mówiła przed wejściem do studia, jest tak, jakby ktoś panią powstrzymywał z tyłu tak, za koszulkę, tak, jakby tak, ktoś tam panią ciągnął po prostu. Tak, to jest takie uczucie, bo czasami często ludzie nie rozumieją, ale jak, no ale co ty odczuwasz? No przy naszej chorobie jest też tak, że no, są różne inne objawy, jest ból w klatce piersiowej, są obrzęki kończyn, które niestety dzisiaj nawet mam, bo woda się zbiera w organizmie. Przez to, że serce i płuca źle pracują, pracuje również cały organizm źle. Do tego czasami dochodzą krwioplucia, już taki przy poważniejszych stanach, a iść także sienica, no ja akurat tego objawu nie mam. I no, uważam, że trzeba sobie jakoś dawać radę. Ja życzę, żeby pani sobie dawała radę równie wspaniale jak do tej pory. Jutro do zobaczenia w samym sercu centrum Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, godzina 11 mniej więcej. Wtedy Przemysław Saleta będzie solidaryzował się z osobami chorymi właśnie tak, na nadciśnienie. Wszystkich zapraszamy oczywiście. Zapraszamy zobaczyć na taką majówkę małą weekendową w Warszawie. No i na zobaczenie tego wszystkiego. Winda jutro absolutnie odpada. Zapraszamy jutro. Ja bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję za tę świetną formę. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. To była wielka przyjemność panią tutaj gościć. Dziękuję dobrej bardzo formy i dużo uśmiechu. Takiego jak dzisiaj życzę pani. Dziękuję. Agnieszka wzajemnie. Bartosiewicz, Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i ich przyjaciół. Jak najwięcej przyjaciół też życzymy. My wracamy za chwilę w programie Na Zdrowie. Będzie smacznie, będzie owocowo i warzywnie. Szczegóły już za chwilę. Proszę zostać z nami.